Cześć, witajcie. Jestem dzisiaj w łazience. Przemawiam do Was, bo wieszam pranie. Bardzo ciekawe zajęcie. Zaraz wstawię następne pranie. A potem wstawię jeszcze jedno. Może pranie mi suszarek zabraknie. Ale co chciałam powiedzieć? Dzisiaj mamy potężny sztorm. Potężny. Co to znaczy potężny? Nie wiem, co to znaczy potężny. W każdym bądź razie strasznie szumi. Straszny... O. Nie wiem, czy słyszycie to w kamerze, bo kamera nie zawsze to nagra. Ale to w łazience tak słychać przez wentylację. Ja mam nadzieję, że słychać. I jest bardzo nieprzyjemnie w sensie takiego wiatru i takiego przeszywającego zimnego wiatru. Ja już od wczoraj tutaj ciężko działam i sprzątam całą moją sypialnię, bo się w końcu na to zebrałam. Już troszeczkę lepiej z moimi plecami się zrobiło, także mogę trochę z tym powalczyć. Niestety właśnie fibromialgia. Dzisiaj mam potężny ból tutaj. Dwie strony tak bolą, że ledwie z łóżka wyszłam i po prostu przemarsz był, że tak powiem, tip-topkowy na początku. Później już było lepiej. Trzeba się rozruszać właśnie wieszając sobie tu pranie. Także ja bardzo często jak wstaję, bardzo lubię pójść i pierwsze co to wstawić sobie pranie. Naprawdę. Ja powiem, to jest bardzo dobre, bo to zanim ja się dobudzę, obejrzę sobie coś ciekawego w telewizji, na przykład Wesołowską Sędzinę sobie oglądałam przed chwilą. Ja tak oglądałam, że i tak nie wiem o czym było, bo zaczęłam inne rzeczy oglądać przy okazji. To Wam powiem, że już pranie się wyprało, a teraz właśnie stwierdziłam, że skoro się wyprało, to trzeba je powiesić. No i wieszam i się ruszam, prawda? Także to jest taki mój sport właśnie. Ale Wam powiem, ciężko. Ostatnie parę dni mam ciężkich, naprawdę ciężkich i niesympatycznych. Wcześniej chodzili do mnie tutaj, jak oni się nazywali, malarze. A teraz to z kolei, ja nie wiem już co ja robiłam. Ja naprawdę już nie pamiętam zaniki pamięci, bo jak stara babcia. Po prostu nie myślę. A, bo ja wszędzie chodziłam, jeździłam i coś załatwiałam. Tak, dokładnie. Jeździłam, załatwiałam, ponieważ mój kolega Daniel właśnie zawołał mnie przyjedź do mnie i musieliśmy coś zrobić. I tak to wyszło, że zleciał mi cały dzień. Bo na chwilę miałam przyjechać. Pokażę Wam wichurę. Taka oto jest islandzka pogoda. Troszeczkę słoneczka jest, jak widzicie. Ale niestety na balkonie nie jest zbyt przyjemnie. Mamy sztorm. Ciekawa jestem, czy słychać właśnie, co tam się dzieje. Będę chciała przejść tutaj do okna. O, nie wiem, czy mnie widać? Nie, nie widać. Nie, widać. Ja w ogóle okna nie mogę otworzyć. Znaczy, jak już otworzę, to bardzo wieje. Ale przyjemne powietrze jest. To nie ma co w ogóle. Fajnie. Ale... ja chyba... No tak. Chciałam sobie trochę otworzyć okno, ale raczej nie da rady w tej chwili. Trzeba mieć zamknięte, dlatego tak ważne jest, że w końcu wentylację nam tutaj naprawili. Muszę się przeteleportować. No, wiem, że jeszcze mnie nie widać. Zaraz mnie ujrzycie. Wchodzę na wysokość swojego zadania dzisiaj. Wczoraj wymieniłam sobie tu firanki, ponieważ te kupiłam, to są nowe, a są takie same, jak miałam wcześniej pożyczone. Śmieszne, nie? Pokażę Wam teraz najgorszą rzecz, jaką mam tu w domu, która strasznie mnie po prostu, no, rozpier papier, tak? Nie cierpię, nienawidzę, nie trafię. Jeżeli mogę wszystkie epitety rzucić, to będę rzucać na te karnisze. Nigdy nie kupujcie takiego badziewia. To jest największa kara chyba, jaką ja dostałam. Tragedia. Masakra. Teraz będę właśnie to prać, czyli moje zasłony. Bo wydaje mi się, że walą już kurzem, bo półtora roku są nieprane. A czemu półtora? Ja lubię prać do 2-3 miesiące zasłony, a one już wiszą półtora roku co najmniej. Ponieważ nie mogę się tu do nich dostać. I teraz Wam pokażę coś. Właśnie nie wiem, jak to zdjąć. Ponieważ tutaj te kółka, akurat w tych nie, są tak badziewnie zaczepione, ale co nie w tych nie? W
tych nie robiłam ich kombinerkami. W salonie mam je przyczepione kombinerkami, bo się wiecznie odczepiało. Tak jak tutaj jeden dyndę sobie. Te jeszcze kombinerkami nie były przyczepione. I Wam powiem, że po prostu przez to ja tego nie wyprałam, gdyż wszystkie muszę w tej chwili odczepić, zdjąć i będę cały dzień się masakrować. Masakrować się będę z tym. Po prostu porażka, totalna porażka. Na pewno ten karnisz, Wam powiem, żeby inaczej funkcjonował, gdyby to były zasłony, takie, które mają... tu już mnie widać. Na pewno by inaczej funkcjonował, gdyby to były zasłony takie z kółkami, dużymi kołami w środku i by się dużo lepiej przesuwało, ale na tych malutkich, oryginalnych tutaj właśnie patentach ich, które wyglądają w ten sposób, już Wam pokazuję. O, do kamery. Mam nadzieję, że się zrobiła ostrość. To jest po prostu nieporozumienie. Zobaczcie, i to ma się trzymać. Nie mówię o tym, bo to jest ze starego, porządnego karnisza. Porządnego. Który jak będę mieć tylko pieniądze, to tu sobie wymienię. Ale jak widzicie, jak to ma się trzymać? To jest tylko zawieszone o w ten sposób. I koniec. I dlatego mi to spada. W salonie się wkurzyłam, wziąłam kombinerki i ścisnęłam. Także widzicie, dzisiaj będę prać cztery zasłony. Bo chyba od nich już tak wali. Wczoraj sobie wszystko poodkurzałam, elegancko poszłam spać i cały czas czuję taki zapach kurzy. Mówię, kurczę, no chyba już zasłony walą. Także wszystko sobie tu wypiorę, odkurzę jeszcze i będzie fantastycznie. A zadzwoniłam się do mojego Rainbowa, jestem zadowolona. Pan mnie poinformował, że właśnie, chyba już Wam to mówiłam, że zamknął sklep, ma wszystko w domu, także mój pomarańczowy zapach będę mieć tam niesamowicie... pozytywnie nastawiona na ten zapach. Oczywiście kawka musi być. Jeszcze nic nie jadłam, a kawę piję. Ale tak mi się zachciało. Dobra. Idę zobaczę, gdzie jestem dalej. W polu robót dzisiejszych. No, ja w ramach poszukiwania dalszych zajęć znalazłam sobie zajęcie. Wymyśliłam, że moje cztery zasłony muszę przerobić na dwie. I tak oto właśnie sobie skończyłam w tej chwili tutaj przy maszynie, szyjąc, patrząc o co chodzi, na telepiącym się stoliku i Wam powiem, dosyć ciężko jest, tak o, no właśnie, bo już coś mnie tu nie chwyciło, o, coś się znowu zepsuło i tak to ja mam właśnie cały czas coś, muszę to naprawić. Jak widzicie, trochę ciemno się zrobiło, jest godzina 17:00. Jeszcze mamy dzień i też powiesiłam już wszystko, ładnie to wygląda. W sypialni też już powiesiłam, przeszyłam wszystko na mojej tu maszynce. A teraz robię sobie obiadek albo kolację, ale raczej tylko obiadek. Kolację to ja później zjem, albo i nie, nie, nie będę już jeść. Ale jeszcze mogę Wam pokazać, co w sypialni jest. Tu to raczej słabo w ogóle widać, bo to oświetlenie tu w sypialni to jest tragiczne. No ale wiszą mokre, suszą się, jak widzicie, tu są przeszyte i w tej chwili nie będzie mi tu nic świeciło. O, teraz może i lepiej, albo i nie. Pokażę Wam, co robię na obiadek. No właśnie, na obiadek dzisiaj będzie fasolka, tak? Nie, groch. Groch, ale nie byle jaki groch, ponieważ to jest groch z mięsem. Muszę tu się przybliżyć. O, może tak będzie lepiej widać. Tam się gotuje. O, tu gotuje się solone mięso. Solone, islandzki baran, tradycyjny baran. On musi się fajnie wygotować, żeby on był miękki. I to jest mięso solone. To jest taka tradycja. W sumie jeszcze do tego powinna być brukiew, której nie mam w tej chwili. O, widzicie, to są takie różne tłuszcze... I w ogóle takie, to jest baranina. I to się później wlewa tą wodę tu razem z tym mięsem, to się wszystko je. To jest taka tradycyjna ich zupa, bardziej na słodko, dlatego że my jeszcze dosypujemy tu majeranek, dodajemy czosnek, prawda, do naszej polskiej grochówki. Ale to jest po prostu bez niczego, ona jest taka słodka i razem z tym solonym mięsem naprawdę bardzo dobrze smakuje. To byłoby na tyle na dziś, także Was zabrałam, o, nawet teraz ładnie widać z tej strony,
Zawsze gdzie mój śmietnik jest, to najlepiej widać, widzicie. No, gdzie w ogóle śmietnika nie mam. No, cały czas mam, bo cały czas sprzątam. No, sprzątam, przestawiam, wyrzucam, przesuwam i cały czas coś robię. Dzisiaj robiłam zasłony, firany. Prałam i idę prać dalej, bo w sumie jeszcze mam ze 3 praleczki do walnięcia. Dobrze, to byłoby na tyle. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i oczywiście do komentarzy. Trzymajcie się, cześć!